Na 150-metrowym odcinku ulicy Pawiej, tuż obok powstającego biurowca, szwedzki inwestor układa chodnik, który będzie czyścił powietrze ze spalin. Jak to działa? Procedura wytwarzania tej kostki jest taka sama. Tylko, że skład cementu i ten dwutlenek tytanu powoduje, że ona rozkłada ten tlenek azotu z nadpowierzchni 30 cm. Opadające na chodnik szkodliwe dla człowieka związki pochodzące ze spalin samochodowych przy udziale promieni słonecznych rozkładane są do postaci nieszkodliwej dla środowiska. Jest to reakcja fotokatalityczna, to znaczy, że pod wpływem promieni słonecznych przy powierzchni kostki antysmogowej dochodzi do rozkładu tlenku azotu, który przechodzi w rozcieńczony kwas azotowy. Propozycję budowy chodnika antysmogowego wysunęli radni miejscy. Zarząd Dróg Miasta Krakowa nadzoruje inwestycje, a szwedzka firma stawiająca na ekologię podjęła się zadania budowy zielonego chodnika. Budujemy obiekty innowacyjne i przyjazne środowisku, dlatego zdecydowaliśmy się na zastosowanie zielonego betonu na projekcie High Five. Jego koszty są o około 20% wyższe od kosztów zwykłych betonowych nawierzchni, ale warto zwrócić uwagę na fakt redukcji tlenków azotu. Pomiary dowiodły, że teren, na którym zainstalowano zielony beton, wykazuje o około 30% mniejsze stężenie dwutlenku azotu w stosunku do zwykłego odcinka nawierzchni. Dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić to, mając na uwadze względy środowiskowe.